Hejka! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o mojej aktualnej, takiej jesiennej pielęgnacji. Jeszcze na pewno nagram Wam taką aktualizację jej, bo czekam za kilkoma kosmetykami, głównie na bazie witaminy C, bo na nim się jeszcze muszę nastawić, ale właśnie muszę sobie pozamawiać te kosmetyki, także jak będę jeszcze miała tamte, to Wam dogram na pewno aktualizację. Ale no, tak to jest i Wam też o tym zawsze mówię, że skórę po pierwsze musimy bardzo mocno obserwować, czyli patrzeć, co się z nią dzieje, czego wymaga, czy się wysusza, czy się przetłuszcza, co się dzieje. Dodatkowo, no niestety, ale musimy też obserwować pory roku i tak naprawdę troszeczkę wyprzedzać oczekiwania naszej skóry. Musimy o tym pomyśleć, że okej, nadchodzi jesień, skończyły się niestety piękne, słoneczne dni, więc trzeba troszeczkę zadbać o naszą skórę, przygotować ją na nadchodzące, niestety niższe temperatury, czyli właśnie bardziej ją nawilżyć. Ale też teraz jest to idealna pora, kiedy już nie ma takiego super słońca, gdzie możemy włączyć kwasy, czyli jeżeli mamy jakieś przesuszenia, to tutaj bardziej delikatny kwas, jakieś suche skórki. Natomiast jeżeli mamy jakieś zaskórniki, trądzik, jakiś problem, to tutaj możemy podziałać mocniejszymi kwasami. To jest też idealny moment na witaminę C w kosmetykach, ponieważ po pierwsze będzie bardziej stabilna, znaczy nie będzie traciła swoich właściwości. Po drugie będzie właśnie fajnie nam rozjaśniała jakieś przebarwienia, które gdzieś tam latem się mogły pojawić na naszej skórze. A po trzecie będzie po prostu rozpromieniała naszą skórę, rozświetlała naszą skórę właśnie na tą nadchodzącą jesień i zimę, gdzie ta skóra nie wygląda już tak pięknie, bo nie jest też tak pięknie opalona. Już Wam mówię, co w mojej pielęgnacji się pozmieniało. Zmieniło się wszystko. Ewentualnie, totalnie, wiecie, przemieszane kosmetyki, zmienione. I po pierwsze na dzień. Tutaj nie będę Wam mówiła, o czym oczyszczam skórę, bo przy oczyszczeniu zostałam takim samym. Ale po pierwsze, po oczyszczeniu skóry rano nakładam na nią tonik. To jest moja druga buteleczka, to jest Lush Botanicals i to jest taki sok, znaczy to jest tonik, ale jest to nazwane u nich na stronie sokiem. Stosuję to, ponieważ to po pierwsze nam tonizuje skórę, a po drugie już ją bardzo dobrze nawilża, ale cały czas zostajemy w takiej lekkiej formule. Ja Wam go też bardzo polecałam latem dla cer takich tłustych, które nie lubią zbyt mocnych, klejących konsystencji, nie lubią kremów, no to latem zamiast kremu ze spokojnie można go stosować, natomiast teraz bardziej po prostu pod coś jako tonik, który stanowi ten pierwszy etap, gdzie na pierwszym etapie już mamy jakieś nawilżenie skóry i stonizowanie dwa w jednym, więc jako pierwszy etap to. Jako druga sprawa, teraz włączyłam nowość marki Recibo, to jest akurat energetyzująca emulsja odmładzająca. Ona ma też witaminę C właśnie w swoim składzie, więc na jesień będzie fantastyczna. I to jest codzienna porcja antyoksydantów dla Twojej skóry. Właśnie ma powodować napięcie, nawilżenie, ale przy tym jest ona bardzo delikatna, ma olej arganowy, glicerynę, masło shea, właśnie witaminę C, bardzo, bardzo stabilną witaminę C, więc ufam i wierzę na słowo, że mogę stosować na dzień i nic się tutaj nie będzie działo. Bardzo dużo w ogóle ekstraktów, składników. Wiadomo, jak to ogólnie Recibo, wszystko co najlepsze, ale bardzo fajna jest konsystencja w ogóle. Uwielbiam ten zapach. To pachnie trochę mi kwiatem neroli, czyli gorzkiej pomarańczy. I tutaj, nie wiem czy zobaczycie, ale o, widzicie jaka ona jest delikatna i lekka. Zobaczcie, jak się cudownie rozprowadza i praktycznie już jest rozprowadzona, za chwilę się wchłania. I dla mnie na tą chwilę, myślę, że na zimę może dołożę jeszcze jakiś krem. Natomiast na tą chwilę, na tą jesień jest to... Ojejku, jak ja kocham ten zapach. Coś cudownego, uwielbiam ten zapach. Także właśnie po tym nawilżającym toniku z Lush Botanicals dokładam to, jeżeli chodzi o kremy do twarzy, to jest koniec. I ona się od razu z automatu wchłania, ona się w ogóle nie lepi, nie klei, więc kolejny raz, jeżeli szukacie czegoś nawilżającego dla cer tłustych, mieszanych, trądzikowych, to będzie bardzo fajne. Do tego, jeżeli macie inną skórę, to możecie właśnie na to nałożyć jeszcze jakiś dodatkowy krem, ale jest przefantastyczne, więc to może być jako emulsja, jako krem, coś cudownego. I pod oczy ląduje w tej chwili cały czas Beloved Eye Cream. To jest ten krem z papają. Także też cudowny krem, już mi go bardzo, bardzo mało zostało. Uwielbiam go, ja go latem stosowałam na dzień, na wieczór. W tej chwili ląduje u mnie na dzień pod oczy, ponieważ na nim się bardzo dobrze trzyma makijaż. Na tej emulsji z Recibo, bo też się cudownie trzyma makijaż. Nie ma opcji, że coś Wam zjedzie. Naprawdę coś fantastycznego. I tak naprawdę porannej pielęgnacji koniec. I teraz tak, co do filtrów, jeżeli wiem, że będzie słoneczny dzień, ale bardzo słoneczny, to wtedy nakładam filtr. Jeżeli wiem, że nie będzie tego słońca jakoś hardkorowo dużo, to nie nakładam, bo ja też jakoś nie przebywam na zewnątrz, nie wiadomo ile. A też no, wiecie, gdzieś ten zdrowy umiar trzeba zachować. Po co tej skórze dokładać według mnie tych filtrów tak totalnie na co dzień, kiedy jest taka pogoda na przykład jak dzisiaj, że w ogóle nie ma opcji, że wyjdzie jakieś słońce mocniejsze. Więc ja jestem tego zdania i tego się trzymam. Latem filtry zawsze,
zimą na pewno częściej, jesienią zależy od pogody i zależy od tego, ile będę na zewnątrz. I teraz pielęgnacja wieczorna, czyli ponownie oczyszczam sobie, zmywam makijaż i pierwsze co, to ląduje krem do tonik do twarzy i to jest, jak to się nazywa? Oczyszczający płyn bakteriostatyczny z 3% kwasem jodowym. Ja w skrócie na to mówię tonik, bo to jest tak naprawdę tonik, służy mi jako tonik. I to, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę od ręki dostępny najlepszy produkt złuszczający, jaki kiedykolwiek miałam. I po nim ten efekt złuszczania, nawet wiecie co, po czym ja widzę? Po skórze to jest raz, ale dwa, po opuszkach palców. Teraz już wiem i zawsze po tym, kiedy wyleję go na wacik, przemyję sobie tym wacikiem twarz, myję dłonie, bo jak tego nie robiłam, to centralnie, słuchajcie, schodziła mi skóra z opuszków palcy. Naprawdę coś takiego się dzieje, możecie sobie sprawdzić, jeżeli nie wierzycie, że coś takiego ma miejsce. No bo wiecie, normalnie cię przycierałam wacikiem twarz, nakładałam krem, nie myłam w międzyczasie rąk, no bo po co, przecież mam czyste. Także tutaj potem trzeba myć palce, bo wiecie, kilka dni pod rząd, cały czas przez jakieś tam chwilę ten tonik gdzieś tam nam w opuszki wsiąka i faktycznie złuszcza tą skórę, więc naprawdę działanie złuszczające jest cudowne. Na promocji za około 25 zł jesteście w stanie go kupić i mi on spokojnie wystarcza na calutki sezon. Nawet ostatnio mi starczył dłużej niż na sezon. Czyli tak naprawdę kupujecie jedną butelkę na cały rok i macie ją w spokoju. I tutaj to stosujemy tylko i wyłącznie na wieczór, pamiętajcie o tym. W ogóle to, co Wam teraz tutaj pokażę, to raczej tylko na wieczór. Dwa, jeżeli chodzi o krem na całą twarz, to w tej chwili właśnie też jeden z najlepszych kremów złuszczających, który Wam bardzo polecam. I to już polecam go Wam od kilku dobrych lat na moim kanale, ten krem. I to jest krem złuszczający z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami. Na bandzie jest jeszcze jeden krem złuszczający, tam chyba z kwasem pirogronowym, salicylowym i coś jeszcze. I on jest też bardzo dobry, więc te dwa kremy Wam bardzo, bardzo polecam, ale na tą chwilę używam tego. Uwielbiam go, ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, cudownie działa, oczyszczałam skórę z tych wszystkich niedoskonałości, złuszcza. Ta skóra jest naprawdę gładka, taka mięciutka, gładziutka. Fantastyczny krem, możecie dorwać też w Hebe stacjonarnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, poczytać o tym kremie coś więcej, no to też w Hebe dostaniecie. Oczywiście wszystkie linki ja Wam też daję na dole. I czasami, ale nie zawsze, używam, kiedy moja skóra widzę, że jest w takim gorszym stanie, ma więcej właśnie jakichś zanieczyszczeń. Przed okresem na przykład, kiedy coś tam się zaczyna dziać, czy na przykład przy chorobie, tak jak teraz gdzieś tam mi coś wyskakuje, jakieś niedoskonałości, to używam też tego Medic Skin. I to jest taki żel punktowy, natomiast jego nie nakładam punktowo, tylko raczej na te strefy problematyczne, czyli nie wiem, nos, policzki, tam gdzie mi się jakieś niedoskonałości lubią robić. I to jest żel, który ma właśnie kwasy w sobie, ma właśnie też kwas glikolowy, klindamycynę. Ona też będzie bardzo przydatna w momencie, kiedy macie po prostu jakieś wypryski, też wypryski ropne, to możecie właśnie tak przeciwbakteryjnie sobie to nakładać punktowo, ale ze spokojem możecie też sobie to po prostu punktowo bądź na całą twarz nakładać. I ja wtedy na takie większe partie, jak mam jakiś problem, to nakładam. Aha, i to miało jeszcze retinol chyba? Tak, i to jeszcze ma właśnie retinol w swoim składzie, więc tutaj pamiętajcie, jeżeli jesteście w ciąży, bądź planujecie ciążę, bądź karmicie piersią, tego nie wolno Wam używać. No ale jeżeli nie, to możecie. I mówię, ja to używam właśnie z tego względu, że to ma klindamycynę, no nie chcę tego antybiotyku zbyt dużo i często stosować na skórę, więc w momentach, kiedy naprawdę ta skóra wygląda źle, to wtedy ląduje to na mojej skórze 2-3 razy i jest spokój. I tak właśnie, no nie wiem, z 4 razy w miesiącu może używam tego, ale warto to mieć. A tym bardziej, jeżeli macie skórę taką, która naprawdę Wam robi problemy, jest mega problematyczna, macie właśnie wypryski takie ropne, coś się dzieje, to naprawdę zainwestujcie sobie to. To nie jest jakieś, ojcz, bardzo drogie, nie wiem, 30-30 zł kosztuje, dostańcie to w aptece czy w aptekach internetowych, a naprawdę jest to bardzo dobry produkt. I pozostaje nawilżenie, bo pamiętajmy, że jak nakładacie kwasy na swoją skórę, no to one gdzieś tam złuszczają ten naskórek, on się może wysuszać, podrażniać. Pamiętajcie o tym, aby nawilżać tą skórę też. No i ja w mojej codziennej pielęgnacji nakładam jeszcze krem pod oczy i na noc w tej chwili przerzuciłam się na olejek pod oczy i to jest też Beloved i to jest olejek pod oczy taki z granatem, rozświetlający i działający przeciwzmarszczkowo, bardziej w tą stronę. On ma taką metalową kuleczkę i po prostu tą kuleczką szybciutko już mam go przy łóżku. Nakładam sobie raz tak naprawdę i mam pielęgnację pod oczy załatwioną. Bardzo fajny, ja go też go bardzo, bardzo lubię. Od dawna Wam też o nim mówię, bardzo go Wam polecam. Super. I powiem Wam, że naprawdę Beloved jak dla mnie wygrywa, jeżeli chodzi o preparaty pod oczy. To jest marka, która ma najlepsze preparaty pod oczy.
Zawsze mi się sprawdzają, zawsze fenomenalnie działają. Co prawda no ten na dzień nie bardzo, bo po prostu jest to olejek, więc nie będzie nam się makijaż na tym trzymał, dlatego używam go na noc. Natomiast tam każdy krem pod oczy po prostu jest fantastyczny. Ogólnie każdy kosmetyk od nich jest fantastyczny, ale krem pod oczy jest bajka i krem na dzień, krem później taki na koniec, który nakładam, bo pamiętajcie, że po tych wszystkich preparatach z kwasami, czy co nakładacie retinole, czy kwasy, czy cokolwiek, warto tą skórę nawilżyć, no tak warto, warto naprawdę. I w tej chwili używam po prostu Spurite i to jest Face Mousse i to jest taki mousse do twarzy, co to jest, on był w takim, wiecie co, jeszcze kartoniku, w którym było więcej opisane, ale to właśnie będzie taki mousse bardzo dobry dla cery mieszanej, ale bardzo dobrze nawilżający. On ma oczar wirgilijski, olej śliwkowy, masło oliwkowe, glicerynę roślinną, masło shea, olej z pestek malin, no i olejek geraniowy i szałwiowy jako konserwanty, ale one też bardzo fajnie wpływają właśnie na skórę taką problematyczną. Pachnie bardzo delikatnie, ani tą szałwią, ani geranium. Bardzo, bardzo delikatnie pachnie. I on jest, wiecie, jak go dotykacie, to on jest takiej konsystencji, jak macie roztopione masło mniej więcej. Natomiast, o, nie wiem, czy nawet to widzicie? Widać, że on jest takiej konsystencji bardziej tłustawej, właśnie jak roztopione masło. Natomiast jak się go rozsmaruje, to on po chwili się bardzo dobrze wchłania. Nie musicie się obawiać, że wam wszystko się w poduszkę wklei i tak dalej. Bardzo fajny, ale bardzo ładnie właśnie pielęgnuje tą skórę. Nawilżają, ale przy tym cały czas jest odpowiedni dla tych skór mieszanych. Jeżeli się tego obawiacie, to nie ma co, bo naprawdę jest bardzo dobry. Sprawdziłam go, już go używam od, nie wiem, z 2-3 tygodnie. Tak ciągnie i bardzo, bardzo dobrze się ten kremik sprawdza. Także fajne w ogóle takie malutkie, słodziutkie opakowanie. Ja mam go z Ekopolki, 30 ml, więc akurat na taki sezon jesień, zima starczy i naprawdę super. I wiecie, to jest cała moja aktualna pielęgnacja, to nie jest coś wielkiego, tutaj nie ma miliona kroków. Oczywiście pominęłam te wszystkie zabiegi dodatkowe, typu peelingi i tak dalej. Po prostu codzienna, wieczorna pielęgnacja, czyli typowo oczyszczamy krem i tyle. I to naprawdę gwarantuję wam to, że ta skóra będzie wyglądała fajnie. I tak jak wam mówię, muszę się zaopatrzyć w jakieś preparaty z witaminą C. Myślę, że też uderzę w tą nową serię Bandy, która jest z witaminą C i sobie to przetestuję dla was, bo jak wiecie, u mnie praktycznie każdy kosmetyk Bandy się dobrze sprawdzał, więc myślę, że te z witaminą C też się będą bardzo fajnie sprawdzały. Także to tyle. Dajcie znać, czy coś podłapałyście. Czy znacie mój filmik o kwasach i to, co wam polecałam, te produkty. No akurat Pharmaceris i Bandy to się przewija od bardzo, bardzo długiego czasu na tym kanale i bardzo je lubię, regularnie do tego wracam, więc to świadczy o tym, że naprawdę te kosmetyki działają fenomenalnie. No to w sumie do każdych tych kosmetyków wracam regularnie, to jest jedyna nowość ta z Recibo, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A i słuchajcie, bo chciałam was powiedzieć, bo ostatnio nawet widzicie pewnie, że nie wrzucam jakoś regularnie tych filmów na Instagramie, też nie jestem jakoś regularnie, ale wiecie co, przez co? Ponieważ to, co się dzieje na Instagramie, w ogóle teraz cała ta afera wokół Instagrama, że ludzie kupują sobie lajki, obserwatorów i tak dalej. Okej, zgadzam się, bo ja widzę, że ludzie to robią, że ludzie to kupują i tak dalej. I to jest na tyle dobijające, że ten Instagram, tak powiem, uczciwych ludzi, którzy nic sobie nie kupują i tak dalej, blokuje, wiecie, nakładają wam jakieś bany, wy nie widzicie moich postów i naprawdę mi się odechciało po tym. I tak samo po prostu nikt tego nie widzi, a ludzie, którzy po prostu oszukują i ściemniają, kupują sobie to wszystko, mają gdzieś tam lepsze wyświetlenia, więcej ludzi widzi ich posty. I to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo demotywujące, dlatego z Instagramem mega wystopowałam, bo ogarnięcie tego wszystkiego na Instagrama, obrobienie tych zdjęć, powrzucanie i tak dalej, zajmuje masę czasu w ciągu dnia tak naprawdę, a dawało to zerowy rezultat. Ani statystyki nie szły w górę, ani wy nie widzieliście tych postów, więc tam się trochę wystopowałam i tak samo jakoś, nie wiem, YouTube ostatnio mnie, że też właśnie widzę, że się nie wyświetlają te filmy gdzieś tam w czołówkach i tak dalej, że wy nie wszyscy widzicie te filmy, także tutaj wam mówię, możecie kliknąć sobie taki dzwoneczek, żeby być poinformowanym o tym, kiedy pojawia się nowy film, bo widzę i wy mi też piszecie często, że o kurczę, nie widziałam, że wrzuciłaś tyle nowych filmików, bo się nie wyświetlały. No tak niestety działa YouTube, także bardzo was proszę, chociaż o łapkę w górę, to zawsze też jakoś mnie tam zmobilizuje i zmotywuje właśnie. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli coś subskrybować, to będzie mi też bardzo miło i przypominam o dzwoneczku, jeżeli chcecie być akurat na bieżąco z moimi filmami, żeby nic wam nie umykało, to też kliknijcie ten dzwoneczek, no bo niestety tak jest w tych wszystkich social mediach, że no niestety, ale trzeba płacić za to, żeby się wyświetlało, a słuchajcie, ja tu jestem dla hobby, a nie dlatego, żeby zarabiać nie wiadomo ile i żebym, wiecie, żebym ja płaciła za to, że moje filmiki czy moje zdjęcia, znaczy na szczęście na YouTube jeszcze nie trzeba płacić, ale niestety na Instagramie i Facebooku trzeba już za to płacić, żeby gdzieś to się wyświetlało. Nie chcę w tą stronę iść, chcę po prostu dla was to wszystko robić z pasji i chcę, żebyście mnie oglądali, bo jesteście zainteresowani tym, co wam pokazuję. Także tyle, buźka.